Siema. Zakończyła się trzecia runda turnieju w Jastrzębiej Górze. Mieliśmy prawie że final bossa do pokonania, ponieważ naszymi przeciwnikami była drużyna z drugiego numeru startowego. W zasadzie na każdej szachownicy, przeciwnicy mieli. Utytułowanego zawodnika, dwóch mistrzów międzynarodowych, dwóch mistrzów FIDE, e, CM oraz arcymistrzyni. Na każdej szachownicy przewaga rankingowa wynosiła prawie 200 oczek, także no, wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie, ale stwierdziliśmy, że będziemy walczyć: będziemy walczyć dla kibiców, dla siebie i tak dalej. E, wspomnieliście też w komentarzach, że fajnie by było, jakbym coś wspominał o swojej drużynie. No, i tak stwierdziłem, że będę po prostu pokazywał Wam taką jeszcze najciekawszą partię. I dzisiaj tak się złożyło, że najciekawszą partię zagrała moja dziewczyna, e, grająca z arcymistrzynią. Także po mojej partii pokażę Wam partię, e, właśnie Basi. Natomiast my już przechodzimy do, moi, do mnie i do mojego przeciwnika. Widziałem, że przeciwnik raczej nie. Jakby nie zawraca sobie jakiejś bardzo głowy y, y, konkretnymi debiutami. Najczęściej gra albo C4, albo D4, albo skoczek F3, natomiast jego idea jest taka, że stoi sobie w miejscu przez kilkadziesiąt ruchów pierwszych, na luzaku nie szuka jakichś pułapek, wyprowadza po prostu figury, więc stwierdziłem, że ja zrobię dokładnie to samo. Nastąpiło D5, C4, C6, no i B3. Raczej zawodnik grał najpierw przez G3, natomiast koniec końców przygotowałem się bardzo podobnie, no i stwierdziłem, że ustawię sobie takiego Londona kolorem czarnym. Idea jest taka, że on ma te dwa silne końce, natomiast gdy przeciwnik ma jednego z tych dwóch końców, to bardzo często chcemy ustawić nasze pionki w taką piramidkę, bo teraz ten jego koniec będzie bardzo mocno zneutralizowany więc nastąpiło goniec e7, tutaj nie chciałem grać goniec d6, z tego względu, że wiedziałem, że za kilka, za kilkanaście ruchów przeciwnik zagra prawdopodobnie d3, będzie próbował dojść do e4 i jak ja odejdę gońcem, to zagra e5 i stracę figurę. W sensie generalnie to jest plus, że gram Londona białymi, bo czarnymi również wiedziałem, że tutaj znacznie lepiej ustawić się gońca na e7, no i ten goniec może stoi trochę pasywnie, ale w zasadzie no to przecież w niczym mi tu nie przeszkadza, więc na luzaku d3. H6, znowu spokojny ruch, gdy przeciwnik zagra tutaj, albo gdy przeciwnik będzie chciał zagrać tutaj, to mój goniec będzie mógł się wycofać. Roszada i wieża C1. No i tutaj mamy pierwszy taki moment w partii, w, której, w którym powinienem może się trochę dłużej zastanowić. Natomiast ja dość szybko wpadłem na taką ideę, która mi się spodobała. W sumie chyba zapomniałem dodać. Mój przeciwnik miś międzynarodowy 2420. Dodałem to w tym momencie z tego względu, że tutaj wpadłem na taką ideę, która wydawała mi się głupia troszeczkę. Ale potem stwierdziłem, że chyba mi się zgadza, mam jakiś plan, a najważniejsze że to jest mieć po prostu plan. Co ciekawe, według komputera, najlepszym ruchem tutaj jest zagranie goniec G6, po to, żeby ten goniec tutaj nie stał za bardzo aktywnie. Moje wszystkie figury na trzech e, pierwszych liniach, czy w zasadzie 6, 7, 8, więc ten goniec mógłby do nich dołączyć. Natomiast ja chciałem zagrać Hetman A5. Atakuje pionka. No i teraz pomyślałem sobie tak, jak przeciwnik zagra na przykład Hetman C2, żebym ja tego nie zbił, no to okej, okay, to ja ustawię sobie wieżę na C8, gramy sobie dalej. Jeśli przeciwnik zagra A4... No to już tutaj ma bardzo dużo dziur. Zawsze mogę kombinować z graniem goniec B4, goniec A3, jak będę chciał. Tutaj nawet po takim ruchu mógłbym myśleć o ruchu goniec A3, żeby wymienić tego gońca, grać przeciwko figurom przeciwnika. Natomiast przeciwnik zagrał tutaj ruch A3, ja to widziałem i zdecydowałem się zagrać tutaj, tutaj i tutaj. I wygląda na to, że ja w zasadzie straciłem kilka ruchów. Wyszedłem hetmanem, wróżyłem wierzą na zamkniętą linię i wróciłem hetmanem, więc o co mi tu mogło chodzić? I mój plan był taki, że trochę wyciągnę w piąki przeciwnika do przodu i będę mógł je atakować. Teraz w ogóle planowałem, że jak cokolwiek się nie stanie, to ja mogę zagrać hetman F8, A5 i atakować te pionki. Przeciwnik zagrał skoczek B3. Tutaj jednakże też nie do końca podobało mi się zagranie tutaj hetman F8, no bo po prostu różnego rodzaju takie nieprzyjemne rzeczy mógłbym mieć w przyszłości, więc zagrałem jeszcze goniec H7 na spokojnie wieża E1 i B5. B5, ruch, który... Pewnego rodzaju jest błędem, to znaczy, jeżeli sprawdzimy sobie na silniczku, to komputer tutaj powie, że oponent powinien zbić, zbić, zagrać Hetman D2, no i z jakiegoś powodu to jest dla niego silne. Mi się wydawało, że otwarcie linii C będzie dla mnie dobre, z tego względu, że ja się tutaj będę mógł zdwoić. Zauważcie, że dzięki temu, że moja wieża już nie jest na F8, tylko na C8, to ona jest tutaj dość mocno aktywna. Mi się ta pozycja podobała. Mój przeciwnik też ją ocenił w taki sposób, że raczej tego nie zbił, tylko zagrał skoczek A5. Ja zagrałem tu. Teraz przeciwnik bił. Co ciekawe, C5 według komputera jest najlepszym ruchem. korzystając z faktu, że nie mogę tutaj zrobić sztuczki, że biję i odbijam, e, ponieważ gonie z D4 i przegrywam. To widziałem. Natomiast ja miałem takie coś, że no dobra, no ale ja sobie będę chciał tutaj wrócić. Potem zagram tu, potem zagram tu, tu. I wiecie, pozycja, którą widziałem. No to to, że Hetman na 8 goniec D8, końc C7 będę tutaj atakował yy, i powinno być spoko, natomiast komputer mówi, że jest plus 5 dla białego. Także tutaj bardzo zła ocena pozycji z mojej strony. Natomiast no wiecie, przeciwnik też sobie o tym nie pomyślał, bo zbił, zbił i zagrał skoczek D4. I na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że widziałem tę pozycję i na początku wydawało mi się spoko. Potem zaczęła mi się mniej podobać. Ponieważ no, mam tutaj dziurę na C6, no i trzeba coś z tym robić. Jeżeli ja zagram coś losowego, totalnie jak skoczek wejdzie na C6, no to zauważcie, że ta pozycja jest dość smutna. W sensie wycofam sobie gońca, ale to on ma dużo bardziej aktywne figury. W połączeniu z ruchami goniec D4 po prostu byłoby to złe, więc musiałem aktywnie działać. I zazwyczaj w tego typu pozycjach, jeżeli graliśmy. To jest 17 ruch. Jeżeli ja 17 ruchów rozegrałem w miarę sensownie, to bardzo istnieje małe prawdopodobieństwo, że przeciwnik tutaj ma wygraną. Zawsze mam jakieś możliwości, które mogę tutaj próbować. No i faktycznie znalazłem tę możliwość, a mianowicie zagrałem ruch skoczek G4. Ruch, który w niektórych wariantach po prostu z daleka. <laughs> Sorry. Bym się zakrztusił. Ruch, tu, gdzie ten ruch z daleka widziałem, że może mi się w niektórych wariantach przydać, i faktycznie on jest dla przeciwnika trochę uciążliwy. Ponieważ, tak, teraz jak przeciwnik zagra tu, no to Hetman F2 przegrywa. Jak przeciwnik zagra drugim skoczkiem na C6, ja tutaj stwierdziłem, że zagram tak, zagram tak, wymieni się jedna para lekkich figur, jestem spoko. A jak przeciwnik zagra H3, co miało miejsce w partii, to ja wcale nie chcę grać skoczek E5, wydaje się, że muszę, no bo przeciwnik atakuje mojego skoczka, tylko mogę zagrać najpierw koniec E6. Wykorzystuję tutaj związanie, zastawiam kilka pułapek na przeciwnika, ponieważ wiecie, jak on zbije, no to ja zbiję, to jest spoko. Gdyby zdecydował się bronić tego pionka, tak, e tego skoczka tak, to tutaj mam kombinację, którą widziałem. Łubu-dubu, łubu-dubu, bicie, bije, bije bicie. No i tutaj bym się zastanawiał, widziałem tę pozycję i tak stwierdziłem, albo wezmę tutaj będę mieć po prostu pionka więcej, albo zbiję tutaj w ogóle i po królew jeden po prostu będę sobie grać. Grozi jakiś skoczek e5, może jakieś bicie na d3 i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj byłbym gitem, natomiast przeciwnik zagrał coś, co według mnie było najlepszym ruchem. Według komputera oczywiście na szachach się nie znam, ponieważ powinien zbić tutaj i iść na taką pozycję gdzie na końcu ma skoczek C6, grozi widełkami, ja zagram tu i że komp mówi, że F4 i w ogóle ma przewagę. Ja to widziałem do ruchu F4, ale tak stwierdziłem, no dobra, no ale przecież co z tego, ma jedną aktywną figurę, zaraz się nią jakoś zajmę. Ale potem wszystkim on zagrał skoczek B3, ja zagrałem tutaj, Hetman D2, no i tu miałem dość dużą zagwostkę i wybrałem najlepszy ruch w pozycji. Pierwsza rzecz, o której myślałem, to było zagranie skoczek C6, żeby po prostu powymieniać te figury, no bo mam mniej przestrzeni, no to moje figury powinny być ok, jeżeli się je wymieni. Natomiast problem był taki, że po wybiciach, 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 wybiciach przeciwnik ma wieża C1, ja sobie odejdę, przeciwnik to może zbić, ja to zbiję i po prostu w pewnym momencie dojdzie on do ruchu E4, F4, no i ma otwartą linię, o którą ja nie bardzo mogę walczyć, dodatkowo ma jeszcze pole na C5, na które może wejść wieżą lub skoczki. Dlatego stwierdziłem, ok, no to w sumie po co ja mam dziczeć, nie? Stary Tomek? Sprzed paru lat zagrałby skoczek C6 i liczył na to, że może będzie remisik. Ja zagrałem tutaj A6. To jest taki, powiedzmy, ruch w cudzysłowie oczywiście arcymistrzowski, dlatego, że jest dużo presji wszędzie, ale to ja oddaję przeciwnikowi pałeczkę. Słusznie oceniłem, że on tu nie bardzo ma jak wzmacniać. Drugim ruchem, o którym myślałem, było goniec G6 z, tym, z, tym, z tą samą ideą, że po prostu mój goniec odejdzie sobie. Poprawiam trochę jego pozycję z git. Bardzo możliwe, że to by było lepsze nawet. Natomiast ja zagrałem A6 i przeciwnik zagrał wieża C2. Wariant, którego ja się obawiałem tutaj bardziej, to jest bicie, bicie, wieża C1. I tak się właśnie zastanawiałem, czy będę chciał to bić i oddawać przeciwnikowi linię, czy może zagram wieża C7. Zauważcie, że bez pionka na A. Przeciwnik yy, nie mógłbym zagrać tu, bo bicie, bicie i skoczek B5. Także była to bardzo dużo wariantów. Przeciwnik był na małym czasie i zagrał ruch wieża C2. I czasami dostajecie takie ruchy, drodzy widzowie, gdzie czujecie, że coś tu jest nie tak. Mi wieża C2 strasznie się nie podobało. Byłem wręcz zdziwiony, że przeciwnik zagrał taki ruch. Podczas gdy miał dużo prostszą, według mnie, drogę do osiągnięcia lepszej pozycji, natomiast zagrał, tak? No i to, co mi się tu nie podobało możliwe, że przeciwnik to przeoczył to jest po prostu ta presja na tej przekątnej. Według komputera, miałem tutaj dwa ruchy, bo chciałem bardzo zagrać skoczek C4. Tylko pytanie, kiedy? Czy grać tutaj od razu i po prostu poświęcić figurę, czy zbić? Przeciwnik to odbija i teraz gram skoczek C4, on tego nie może zbić. Dotąd doliczyłem, no i stwierdziłem, no ok, fajnie, ale on tego nie zbije, tylko on zagra tutaj. Ja nie mogę bić, ponieważ po Hetman B2 mój skoczek już jest złapany. Więc tak stwierdziłem, no bez sensu. Komp mówi, że w tej pozycji powinienem zagrać wieża C8 i wszystko jest w porządku. W sensie on jest bardzo sparaliżowany, mimo wszystko. Nie bardzo ma jak się ruszać tymi figurami. Komputer mówi, że jest 0,0,0. Natomiast ja jestem trochę bardziej ambitnym graczem. I zdecydowałem się zagrać skoczek C4. Poświęciłem figurę po to, żeby mieć aktywniejszą pozycję. I teraz przed przeciwnikiem taki smutny trochę dylemat wydaje mi się. Czy, czy odejść Hetmanem, czy jednak przyjąć rękawicę? Przeciwnik, silny zawodnik. Zdecydował się przyjąć. Nastąpiło bicie, bicie. No i tutaj skoczek A1. Mam figurę mniej, ale zauważcie, jakie ja mam potężne pionki. Co więcej, on tutaj jest powiązany. Tutaj wywieram dużą presję. Moje akcesor są zabójcze. Moje pionki kiedyś mogą iść do przodu. Nawet potencjalne końcówki wcale nie muszą być dla mnie przegrane, pomimo tego, że ja mam przecież figurę zapionka. No i tutaj, oczywiście, moją pierwszą ideą było zagranie goniec C2. Przeciwnik to odbija. No i tutaj gramy sobie dalej. i Będę próbował dochodzić do tego. Natomiast wpadł mi do głowy inny pomysł, który nie ukrywam. Pomyślałem sobie, kurde, pewnie komputer nie będzie lubił tego ruchu, ale gram go, żeby namieszać. A5. Zostawiam całą tę presję na przeciwniku, i znowu on musi wykonać posunięcie. Zostawiłem też trochę takich pułapek na oponenta, no bo na przykład, gdyby zagrał B5, wydaje się to być bardzo logiczne, no bo potem zagra A4, no i on też ma od, e, takiego pionka, który może iść. Natomiast ja tu zagrałbym E5, przeciwnik gdzieś sobie odejdzie. Ja biję, on bije, no i tutaj na końcu mam Hetman B5, i zdobyłem kolejnego pionka, i teraz te moje pionki mogą iść, jego figury są. E, Oj, prawie stręciłem mikrofon. Ej, jego figury są bardzo osłabione. Atakuje tutaj, atakuje tutaj. Powinno być w porze. Przeciwnik zbił. No i moja idea, była taka, że jak ja zbiję wieżą, to nigdy, to moja wieża, po pierwsze, broni tego pionka, więc łatwiej mi będzie dojść do ruchu E5. Po drugie. Schodzi z różnych motywów, typu, że nastąpi jakieś bicie na C4 i potem odbicie wieży. Więc wydawało mi się to spoko. I od tego momentu przeciwnik, żeby nie przegrać tej partii, musi, mając minutę na zegarze grać idealne ruchy musi grać wręcz ze stokwiszową precyzją. Czy mu się udało, mając minutę na zegarze? Do 40 posunięcia jest jeszcze 15 posunięć. Koniec C3. Najlepszy ruch. Przeciwnik celowo. Oddaję tego pionka, żeby trochę się rozwiązać i zagrać wieża B2. No i ja tutaj miałem dwie możliwości, to znaczy, na, jakby z daleka widząc tę pozycję, myślałem sobie, że Hetman na 7 i wygrywam. Atakuję tutaj, atakuję tutaj, atakuję tutaj. Przeciwnik po prostu nie ma żadnego ruchu, który by go obronił, bo jak na przykład zagra coś takiego, tak czysto teoretycznie, ja to mogę zbić. Przeciwnik to odbije. Ja to biję, on to bije, ja to biję. Odzyskałem dwie lekkie figury. Teraz mam tylko jakość mniej, ale moje pionki idą, grozi goniec F2. Jego figury są bardzo spętane. Więc Hetman A7 byłoby super ruchem, gdyby nie fakt, że po Hetman A7 przeciwnik ma widełki. I to jeszcze nie jest koniec wariantu. Doliczyłem, że ja biję, przeciwnik odbija to Hetmanem, i jak ja to zbiję, no to przeciwnik bije tutaj. Trochę sus pozycja. Natomiast, jak odejdę Hetmanem, przeciwnik to zbije, zbije. Do tego momentu gdzieś tam doliczyłem, no i tak stwierdziłem, ok, no nie może to być jakoś bardzo złe. Jego figury stoją totalnie głupio, ale jednak ma figurę więcej. Mogę na to iść, ale znalazłem inny wariant. W tym momencie zdecydowałem się poświęcić Hetmana. Goniec zbije D4. Przeciwnik trochę się zdziwił, bo faktycznie mało czasu, a tutaj ruch, którego w ogóle nie brał pod uwagę. Okazuje się, że po pierwsze, jak przeciwnik zbije Hetmana. To przegrywa, bo ja biję tu, przeciwnik gra tu, ja biję na A1, przeciwnik bije tutaj, ja biję tutaj, tutaj, tutaj. Do tyłu jestem z materiałem, w sensie mam, przeciwnik ma silniejszą figurę, ale ten goniec w ogóle nie gra, jest ograniczony przez te pionki. Jak kiedykolwiek nastąpiło b 4 to ja po prostu mogę pchać. A mój plan jest bardzo prosty. Zagram tu, zagram tu, ustawię sobie wieżę na linii B, zagram wieża B1, wygrywam partię. Przeciwnik nie ma przed tym obrony. To wszystko doliczyłem i byłem zadowolony, wiecie. Najlepsza partia w życiu chyba mi się udała. Ehm, policzyłem też, że jak przeciwnik bije gońcem, to ja gram hetman, hetman A6. Taki hamski ruch, gdzie atakuje mu to. Jak przeciwnik spróbowałby zagrać skoczek C2, to mam C3 z widełkami i po prostu odzyskuję materiał. Po biciu, biciu coś takiego policzyłem. No stwierdziłem, pionek więcej jest super, mam lepsze figury. Policzyłem też, że przeciwnik nie bardzo może być Hetmanem, bo pomimo tego, że grozi mi mat, to ja mogę wymienić, wymienić, zagrać E5 i zauważcie, ten goniec nie ma się gdzie ruszyć. Musi iść na E3. Tu, tu, tu. Znowu odbijam figurę, mam wygraną pozycję. Więc tutaj, no wiecie, tak yy, w tym momencie zagrałem to koniec D4, taki dość zadowolony przeciwnik. Zaczął myśleć kilkadziesiąt sekund i znalazł najlepszą kontynuację. I najlepszą kontynuacją jest bicie. Przecież przed chwilą wam powiedziałem, że po biciu forsownie wygrywam. Nastąpiło bicie, bicie, zagrałem E5. I przeciwnik zagrał wieża B7. Tego ruchu z oddali, święcąc Hetmana, nie widziałem. Można sobie pomyśleć, kurtę, Tomek nie zauważył cztery, czterech ruchów do przodu, że przeciwnik może nagrać dobre posunięcie. Yy, tylko, że no tam naprawdę dużo wariantów trzeba było w, jeszcze bocznych policzyć. Nie zauważyłem tego. Zbiłem, zbiłem. I mamy taką pozycję, mam figurę mniej, ale mogę zagrać ruch wieża C8. Wieża ca 8 Przeciwnik zbił, bije, bije, bije. Król G2. Jest taka pozycja, mam pionka więcej w końcówce. Czy jestem w stanie to wygrać? Czy może nawet to przegram? Zobaczymy. Problem dla mnie jest taki, że gdybym mógł zagrać C3, gdybym to był dobry ruch dla mnie, to wygrywam. W sensie no, te dwa pionki idą. Tylko nie wiem, czy pamiętacie, jak kilka minut temu powiedziałem wam w pewnym momencie. W ogóle sorry, że tak czasami patrzę, ale tam mam lustro i patrzę na siebie zamiast do kamerki. W pewnym momencie partii powiedziałem wam, że dobrym ruchem zamiast a6 byłoby goniec g6, bo jakby mój goniec w tym momencie stał na g6, gdybyśmy mieli, eee, czekajcie, zrobię symulację małą. W partii było tak, gdyby gdyby ten goniec już stał na g6, to ja mam wygraną, bo mogę zagrać ruch c3. Natomiast w partii goniec stoi na h7 i jak zagram c3, to dostaję matę. Ten goniec, który stanął sobie na H7, sprawił, że mój król jest w macie i mam. No i powiedzmy, mam ciężką pozycję, ponieważ muszę ruszyć gońcem. Według kompo oczywiście Król F8 jest najlepszym ruchem. Po prostu wiecie, oddać tego. Oj. Oddać tego pionka z szachem, iść królem tu, korzystać z faktu, że przeciwnik raczej nie może tak zagrać, bo jest goniec G8 i go wiążę i po wieża C7 yy, król D8, wieża gdzieś tam, wieża C1. Taki długi wariant musiałbym policzyć. Dziwne. Yy, szczególnie, że tutaj przejmik może po prostu tak zbić i też jest spoko. Yy, dlatego po król G2 zagrałem goniec F5. Zastawiłem malutką, malutką pułapeczkę na przeciwnika, bo wydaje się, że wieża F7 wygrywa. Ale wierzę, że F7 przegrywa po gonie C4. Przedźwignik bije, ja biję, gramy sobie dalej. Przedźwignik oczywiście, no niż międzynarodowy silny zawodnik. Tutaj, tutaj mamy taką pozycję, jest porówno piąków. I to też był taki okres, gdzie ja oceniałem, że w drużynie będzie 2 do 3. W sensie, że ja, jeżeli miałbym cokolwiek tutaj robić, to muszę próbować wygrywać. Oczywiście pewnie nie wygram, ale dobrze jest próbować, żeby szanse były dla drużyny. Według komputera to, co powinienem tutaj robić, to wrócić sobie wieżą, oddać kolejnego pionka. Mam pionku, znaczy goniec wieża i cztery pionki na goniec wieża i trzy pionki raczej do ustania, ale to jest pozycja typu, wiecie, będziecie grać 100 ruchów i może ci się uda zremisować. Więc ja tutaj zagrałem trochę bardziej agresywnie. Wieża D1, goniec bije F7, goniec E4 i po F3 gram D3. I teraz, jeśli przeciwnik zbije mi gońca, to ja bije i jeszcze to mogę wygrać. Tak po prostu. Mój pionek dochodzi, przeciwnik naprawdę ma dużo kłopotów. Według kompa to się kończy jakimś tam... Na jedynych ruchach przeciwnik może znaleźć sobie... Wiecznego szacha, co ciekawe tutaj fajny wariant jest po ruchu koniec H5, bo wcale nie dorabiam Hetmana, tylko dorabiam sobie skoczka, przeciwnik odchodzi, ja biję i mam wygraną, prawdopodobnie wygraną. Natomiast przeciwnik tutaj musiał znaleźć sekwencję kilku posunięć, które prowadzą do wygranej. Możecie zapauzować, zastanowić się co białymi tutaj można zrobić, a mianowicie hops. Ja muszę odejść tutaj, bo inaczej jest lipa. Przeciwnik robi wieża d6, odcina mnie tutaj bardzo mocno. I ja muszę iść albo tu, albo tu. Poszedłem na H5, przeciwnik dał szacha, g6. No i tutaj oponent bardzo długo myślał. Mi się naj, najprostsze wydawało goniec, yy, goniec w tę stronę, i teraz grozi mi mat, jak, jak zbiję, no to albo po prostu dostaję takiego mata. Niestety nie mogę zbić na G4, bo jest związany, ale to tak nie działa. Przeciwnik jednak zagrał goniec G6. W tym momencie byłem zmuszony oddać figurę i za kilka ruchów po pięknej partii przegrałem i nie będę ukrywał po partii byłem zły z tego względu, że ja mniej więcej około tego momentu. Yy, nie, około tego momentu ja byłem przekonany, że ja wygrywam. stary wybaczcie jak był huk. Nie wiem, co się dzieje z tym mikrofonem, że spada. Byłem przekonany, że wygrywam. Natomiast potem sprawdziłem z silnikiem pozycję. Przez ani jeden moment w partii nie miałem lepszej pozycji. Przeciwnik bronił się dosłownie jak komputer. Wielki szacun dla niego, ale to też pokazuje, jak wiele jeszcze, powiedzmy, mi brakuje do takich zawodników 2-400. W tym sensie, że naprawdę. Potrafią się chłopy bronić. Natomiast jestem koniec końców zadowolony. Wiecie, czasami takie, no, tak się zastanawiałem, kurde, co ja jeszcze mam zrobić? Poświęciłem tutaj figurę, poświęciłem Hetmana, chłop nie przyjął. A i tak przegrałem, co nie? Więc szkoda, ale i tak ta partia, powiedzmy, była dużo ciekawsza niż zazwyczaj moje partie z gośćmi 2400, gdzie, wiecie, ora mnie. Tutaj walczyłem jak równy z równym. Przeważnie, jak walczę równy z równym, z lepszymi, to koniec końców przegrywam, ale nie ma co się tym smucić, także tak to jest. A teraz przechodzimy do trochę przyjemniejszej części tego filmiku, ponieważ tak jak wam wspominałem wcześniej, będę czasami wrzucać partię zawodników z mojej drużyny i zupełnym przypadkiem tak się złożyło, że moja dziewczyna gra w mojej drużynie. I wczoraj grała z arcymistrzynią. Grała z panią Moniką Krupą, czy z Moniką Krupą, 2140 około. Grała kolorem białym. Yy... No i zagrała sobie E4, co było trochę na zaskoczenie, ponieważ Basia raczej grywa systemy z ruchem D4, ale wiecie, na zawodach bardzo często jest tak, że chcemy zas y zaskoczyć przeciwnika, tudzież przeciwniczkę, więc nastąpiło C5, skoczek F3, skoczek C6, no i tutaj goniec B5, wariant, którego chyba Basia nie grała nigdy w życiu, ale zdecydowała się zagrać. G6, C3 i Hetman B6. Hetman B6 to był pierwszy ruch, na który nie zostało zobaczone podczas przygotowania, co tutaj grać, natomiast dobrze z tego wyszła. Tutaj można zagrać kilka różnych opcji. Co ciekawe, takim najpopularniejszym albo najlepszym ogólnie jest goniec A4. Odchodzimy tym gońcem, wybieramy dalej presję, jest spoko. Natomiast Basia zbiła, zbiła, obroniła pionka. Goniec G7, Roszada. No i czarne zagrały D5. Taki trochę dziwny ruch. Z tego względu, że wiecie, czarne są do tyłu z rozwojem trochę, to znaczy może nie tyle są do tyłu z rozwojem, co mają króla w centrum, więc teoretycznie nie bardzo powinny chcieć otwierać pozycję, ale okej. Okay. D3, B6, bicie, bicie i D4. Tutaj komputer cały czas mówi, że czarne mają delikatną przewagę, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zdecydują się zbić, zbić i zagrać koniec G4. I to jest trudne ponieważ wydaje się, że no fajnie, tutaj czarne wywierają bardzo dużo na, duży nacisk, natomiast tutaj Basia policzyła, że ma skoczek c3, po biciu odbije sobie tak, hetman sobie wróci, no i wiecie, cały czas będzie wywierany nacisk na tych liniach i to wydawało się być spoko. Nawet jak tutaj przeciwniczka zbije na d4, no to wiecie, wieża a 1 skoczek b5, skoczek c7, jest bardzo dużo możliwości, w których to białe mogą uzyskać przewagę. No i tutaj oponentka Basi faktycznie, Dość długo się zastanowiła i koniec końców zdecydowała się zagrać goniec B7, czyli wywierać presję po długiej przekątnej. Ale teraz wchodzi skoczek C3, y Hetman H5. Wydawać by się mogło, że jest bardzo dużo presji na białym królu, ale ten czarny król też nie jest jakoś bardzo. Y Bezpieczny. Więc nastąpiło skoczek E4, żeby zamknąć tutaj tę przekątną. No i czarne zdecydowały się zagrać bardzo ciekawy ruch, który, no wiecie, to są partie kobiet, także ten ruch czasami występuje. I wiem, że mówię ten żart bardzo często, ale bardzo go lubię po prostu. A mianowicie królew 8. Zejście z tej całej, z, z linii E, gdzie mogłyby być jakieś tam kłopoty. Co więcej, no zaraz wyprowadzimy sobie skoczka, wieżę i tak dalej. Zauważcie, że przez to, że tutaj stoi hetman, że ta wieża zaraz wejdzie na e1, to utrudniona byłaby bardzo, yy, utrudnione byłoby bardzo zrobienie roszady. A nie można zagrać tutaj skoczek f6, no bo skoczek d6 zdobywamy figurę. Więc król f8, wieża e1, no i tutaj nastąpiło hetman g4. Czarne cały czas mają małą przewagę wynikającą z tego, że mogą też atakować, no i mają parę gońców, ale z ludzkiego punktu widzenia to wygląda źle. W sensie, nie wiem na ile to widzicie, ale pod, nawet po takim ruchu jak hetman D3, schodzimy sobie ze wszystkich motywów. Kiedyś będziemy mogli wejść hetmanem na A3, może na E3, może gońca wyprowadzimy. Powinno być w porządku. nastąpiło wieża D8, goniec D2. Taki użyteczny ruch, połączenie wieży, goniec wchodzi do gry. Skoczek F6, no i tutaj bardzo dobra sekwencja posunięć ze strony koloru białego, a mianowicie, wiecie, komp mówi, że najlepiej jest po prostu zbić. Zbić, dać szachulca, jakby goniec się zasłonił, to po prostu, no nie wiem, możemy nawet wymienić, ale to z ludzkiego punktu widzenia jest głupie. W sensie pozbywamy się figur, które nas, którymi atakujemy. Więc Basia zdecydowała się zagrać ruch skoczek G5. Wywiera presję tutaj. Potencjalnie kiedyś może być możliwość, że nastąpi skoczek, bije f7, król bije f7, skoczek e5. Oczywiście nie w każdej redakcji to przechodzi. No i tutaj czarne popełniły bardzo duży błąd. Zdecydowały się zagrać ruch h6. Jest to błędem. Nie dlatego, że to przechodzi, bo to akurat przegrywa. Ponieważ goniec F3 grozi nam mat, potem odbijamy figurę i wygrywamy. E, więc tutaj taka mała pułapka zastawiona. Natomiast H6 przegrywa, dlatego że można zbić na E7. I to jest sekwencja, taka, taka sekwencja posunięć, która jest bardzo trudna do ogarnięcia. Mianowicie, jeśli nastąpi bicie, no to wiecie, że B7, zdobyliśmy piąka, mamy lepszą pozycję, wygrywamy. E, dlatego raczej król bezbił. zbił. Wtedy mamy ruch goniec B4. Wieża musi się zasłonić, ponieważ jeżeli król gdziekolwiek odejdzie, no to jakieś widełki, czy to tu, czy gdziekolwiek, więc wieża musi się zasłonić, to jest jedyny ruch. Teraz następuje bicie, bicie, Hetman A3, król musi iść tutaj, żeby znowu nie dostać jakichś widełek, no i ostatni ruch Hetman A7. I bicie. No i wiecie, widząc taką pozycję z daleka, gdzie tutaj białe mają dwie lekkie figury mniej, Hetman w ogóle idzie na A7, grozi jakieś wieża A8 w którymś momencie, kąp mówi, że jest plus 3, jeżeli wieża pójdzie na C1. Gdy to się zobaczy, to oczywiście easy, ale jako, że Basia miała też jakieś 10-15 minut, to po tym ruchu zdecydowała się zagrać trochę spokojniej, Hetman A3. No i teraz przeciwniczka musi zagrać bardzo dokładnie, bo jeżeli przeciwniczka się pomyli, to przegra. Przejmiczka zagrała wieża D7. I wieża D7 byłoby bardzo dobrym ruchem, bo z jednej strony bronimy tutaj, z drugiej strony potencjalnie bronimy na A7 tego pionucha. Więc, jakby nastąpiło jakieś bicie, to wiecie, bicie jest git. Yy, tylko, że wieża D7 przegrywa. Najlepszym ruchem w tej pozycji było skoczek D5. Po prostu ustawić tego skoczka, zablokować sobie z własnego gońca, ale ten skoczek broni newralgicznego punktu. Więc tak trzeba było robić. Natomiast wieża D7, no i możecie zapauzować filmik i zastanowić się, w jaki sposób tutaj Barbara Trebowska grająca kolorem białym może zwyciężyć partię z panią arcymistrz. Sekwencja ruchów nie jest łatwa. Pierwszy ruch, od którego trzeba zacząć, to jest H3. To jest jedyny ruch, który wygrywa. Ten Hetman wywiera bardzo dużo presji i trzeba coś z nim zrobić. Gdyby Hetman poszedł na F5, to mamy wieża E5 i ten Hetman jest złapany. Może iść tu, mamy wieża C1, zdobywamy y Hetmana, jest git. Hetman więc poszedł na H5. Teraz oczywiście żadne sztuczki typu G4 nic nam nie dają, bo skoczek G4 jeszcze my przegrywamy, ale można zagrać skoczek E5. Znowu prawie że jedyny ruch, który wygrywa. Skoczek E5. Z atakiem tu, z atakiem tu, z atakiem tu. No i tutaj oponentka no nie miała już żadnego sensownego ruchu. KOMP mówi, że najlepsze, co przeciwniczka może zrobić, to iść na taką pozycję. Zbić pionka, oddać tego pionka e, tu w ogóle jakiś skoczek G8. Możemy to spokojnie sobie zbić, zbić, skoczek E6 bijemy, wygrywamy. E, natomiast tu nastąpiło habie G5. Znowu jeden, jedyny ruch, aczkolwiek on jest dość prosty, skoczek bije D7. I teraz, zauważcie, pozbyliśmy się obrońcy punktu e7, więc jakby nastąpiło bicie, no to hetman e7, koniec mistrzostw, do widzenia. Dlatego oponentka jeszcze zdecydowała się zagrać ruch król g8, hetman e7, skoczek d5, no i tu bardzo ładna sekwencja posunięcia, mianowicie hetman e8, król h7, hetman bije f7, yy, czarne próbowały jakoś atakować, natomiast tutaj białe mogą zagrać wieża e7. Oh no, my majruk! Ale jeśli wieża zostanie wzięta, to skoczek F6 jest z matem. Dlatego oponentka jeszcze zagrała wieża G8. No i tutaj bardzo ładny ruch ze strony grancej białymi skoczek F8 i teraz jak nastąpi bicie, to jest mat. Jak król pójdzie na H8, to łobudu, łobodu, łobodu, dubu, pyk, 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 mat. Także w taki sposób dziewczyna moja wygrała z panią krupą Moniką. Niestety, cały mecz przegraliśmy. 4,5 do 1,5. Basia była jedyną zwycięską zawodniczką. No, jak widzieliście, walczyliśmy dzielnie, no ale niestety się nie udało. Dzisiaj gramy z, z drużyną z Warszawy, także na pewno też nie będzie łatwo tradycyjnie, ale na pewno nie będzie to aż tak trudny pojedynek jak z drugim numerem startowym. No i cóż, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że partia zarówno moja, jak i mojej dziewczyny Wam się podobała. Yy, dzięki za wsparcie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.